będziemy debatować nad tezą kobiety mają łatwiejsze życie. Zważając na to, że liczne tutaj towarzystwo kobiet, sądzę, że powinno wszystkie tutaj zaciekawić. Każda ze stron przedstawia swoje argumenty na temat tezy, zaczyna propozycja, na co później odpowiada jedna z osób z opozycji. I tak na zmianę właśnie każdy prezentuje to, co ma do powiedzenia. Dlaczego kobiety mają łatwiej w życiu? Kobieta już od dawien dawna jest ukazywana w literaturze, sztuce, na obrazach jako kochanka, matka, żona. To my jesteśmy prekursorkami wszelkich zmian, jakie zachodzą w naszym życiu. Mężczyźni, owszem, są silniejsi fizycznie, ale słabsi psychicznie. Kobiety mają gorzej. I co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Chciałbym zauważyć, co prawda kobiety osiągają wcześniejszą emeryturę, ale co za tym idzie, dostają mniej pieniędzy. Kobieta, jeżeli chce być nazywana kobietą, w naszej kulturze musi mieć dzieci. Mężczyznom w naszej kulturze więcej uchodzi. Jeżeli mężczyzna ma więcej partnerek, to jest nazywany macho. Jeżeli dziewczyna ma więcej partnerek, to przepraszam za kolokwializm, nazywana jest ladacznicą. Kompletnie nie zgadzamy się z opozycją. Oczywiście, dawniej kobiety były spychane na boczny tor, ale teraz... Teraz kobieta zarabia, a często mężczyzna właśnie siedzi w domu i wychowuje dzieci. Kobiety zajmują teraz wysokie stanowiska i nieraz to mężczyźni są jej podwładnymi, bo to kobieta potrafi lepiej wykonywać te zadania niż mężczyzna. Kobiety, jeżeli kobieta stara się o pracę, to przyjęliśmy, że można jej spytać się o to, czy ona ma przypadkiem dziecko, czy nie zajdzie w najbliższym czasie w ciążę. I jeżeli kobieta odpowie, że ma samotne dziecko, to nikt jej, że ma dziecko i jest samotna, to nikt jej nie zatrudni, bo po prostu to jest obciążenie dla firmy. W jaki sposób pan nam udowodni, bo przytoczył pan nam tutaj, że kobieta ma gorzej jest kobiecie samotnej, matce, tak? Więc w jaki sposób pan nam udowodni, że pan, gdyby był samotnym ojcem, czy jakikolwiek inny samotny mężczyzna, samotny ojciec, ma lepiej. W jaki sposób on też dostanie pracę, wychowa dziecko? Tutaj bardzo bym chciała usłyszeć, ponieważ w ogóle się z tym nie zgadzam. Dziękuję bardzo. Z mojego punktu widzenia miałbym po prostu inną sytuację niż ta kobieta. Nie znaczy go ani gorszą, ani po prostu inną. Znaczy, że ja kogoś kocham. A najbardziej kocham swoją mamę. Na przykład dajemy na walentynki, jak kogoś się ten... Dajemy sobie różne, no tam, rzeczy. Kubek na przykład. Co takiego fajnego jest w dziewczynach? Fajnego dziewczyna? Co to może być? Fajnego jest dziewczyna. Potańczyć można z dziewczynami trochę. Cześć Elo, poczasem. Potańczyć. I raz, Elo. I gdzieś wsiąść na jakiś tam do kawiarni. Jesteśmy przed Młodzieżowym Domem Kultury imienia Andrzeja Bursy. Tutaj, do tego Domu Kultury, chodzi mój tata i moi wujkowie. A teraz ja was oprowadzam. Zapraszam. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Jest mi niezmiernie miło gościć państwa na jubileuszu 40-lecia naszej placówki. 35 lat jedynym i pierwszym dyrektorem była pani Dorota Rudy-Rutkowska.
Dość. Bo to się będzie przeciągało i przeciągała. Wiem, że jesteście zmęczeni. Teatr od zawsze był głównym kierunkiem artystycznych działań naszego Domu Kultury. Witold, ty chcesz biedną matkę do grobu wpędzić? Ja pytam. Spokojnie pytam, co to ma znaczyć. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, że i nas wystawiasz na śmieszność. Ach, czy warto się wami zajmować, gdy od wiary prawdziwej coś dzieli? Drink! Orna, drink! Tyś jeden, a ich jest tysiące. Chciałabym ciało mieć tyle, ile myśli, a każde ciało by kochanka miało. Aniołek podnosi główkę. Zapomniałam, przepraszam. Niech żyje nam, niech żyje nam, w zdrowiu, szczęściu, w pomyślności, niechaj żyje nam. Mnohaja, litalita, mnohaja, mnohaja, litalita, mnohaja. Happy birthday! Młodzieżowy Dom Kultury. Happy birthday to you.